Trzech chłopaków i jedna ukryta dziewczyna. Każdy uczestnik ma zmieniony głos, żeby nie było mi za łatwo odgadnąć prawdziwą dziewczynę. Ola. Karolina. Patrycja. Po każdej rundzie ktoś odpada. Dopiero na końcu zobaczymy, kto tak naprawdę był dziewczyną, a kto kłamał i ją udawał. Przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym dodać, że jest to seria zainspirowana filmami Dr. Oro. Także zaczynaj. Dobra, 3, 4. No hejka, hejka, witam wszystkich serdecznie. Także zgromadziliśmy się tutaj, by poszukać naprawdę prawdziwej kobiety. Niestety tutaj trzech jest kłamców i są chłopakami. Dobra, także zacznijmy w sumie od pana numer jedynki, albo pani, nie wiadomo. Przywitaj się. Coś o sobie możesz powiedzieć? Mam na imię Ola. Mam 14 lat. Kurczę, Ola, ale ładno. Nie. To tyle, tak? Tak. No to może pani numer 2. Jestem Karolina, mam 15 lat i mieszkam w województwie mazowieckim. A jeszcze raz imię, bo nie usłyszałem. Karolina. Mamy tutaj Olę Karolina, dobra. Dobra, może odmienimy pani numer 3, bo brzydkie spodnie, ale przejdźmy teraz do pani numer 4. Super jesteś, więc ja nie powiem do rogu. Ej, dobra, dzięki. Było dziwne. Dobra, pani numer 3, przepraszam, że cię ominęliśmy, ale coś o sobie wie, jak imię? Na początek. Siema, mam na imię Patrycja i mam 13 lat. Dobra, zapoznaliśmy wszystkie imiona. Dobra, no to w sumie co? Trzeba kogoś wyrzucić, ale na spokojnie, teraz sobie zajmę takie jedno proste pytanko, musicie odpowiedzieć na nie. Czy jesteście singielkami? Jeśli nie, no to dlaczego? Może pani numer 2. Tak, jestem singielką, ponieważ nie umiem znaleźć sobie chłopaka. Kurczę, a może ja zdam twoim backgroundem, co ty na to? No, proszę mnie zaprosić na randkę, to się zastanowię. Być kino? No, na pierwszą randkę kino, jakieś restauracje, kwiatuszki mi kup, to pomyślę. Dobra, mam pewne spostrzeżenie. Dobra, pani numer 3, idealna randka według ciebie. Halo, wake me up and short. Pani numer 3. Słucham. Dobra, ugrywa pani dostępną, dobra, zapamiętam to sobie. Dobry znak, więc plusik u pani. Dobra, pani numer 4. Maja, tak? Dobrze pamiętam? Nie. Maja, tak? Dobra, woli się pierwsza pani kłóci, czy przeprasza pani? Nie! Szojek. Nie ukrywajmy, że pani 4 tutaj zepsuła, czyli nasz kochany chłopak Szojek. No niestety jakieś ostatnie słowa przed śmiercią, przed odpadnięciem. No mój pink mnie zraził i jest mi bardzo przykro z tego powodu. Z tego miejsca wyłączyłem po prostu sobie czat Minecraft. Nie sądziłem, że taka sytuacja po prostu znajdzie miejsce. Bardzo was chciałbym zachęcić do tego kanału, ponieważ mnie to mega zmotywuje. A jeśli spodoba się wam to, co robię, to zostawcie łapeczkę w górę i komentarz po więcej takiego kontentu. A dodatkowo zapraszam was na Discorda, link oczywiście znajdzie się w opisie, ponieważ już niedługo będę nagrywał coś tego typu. Dobra, zostały nam w sumie tutaj, słuchajcie, trzy pani u siebie. Wiemy, że chłopak opadł, no niestety takim miskingiem. Dobra, no to w sumie dobra, zacznijmy sobie tak. Proszę opowiedzieć o porannej rutynie, jak to u was wygląda przed szkołą. Może zacznijmy od pani numer 3. I tu nam pani powie, no? Rano wstaję. O której? Godzinę, tak, 6. W której ma pani busa do szkoły? O 7. No dobra, proszę opowiadać dalej. Chodzę do łazienki, oczywiście mnie całą twarz. Później idę się ubrać. A co pani ubiera? Jakaś sukienka, spodnie, rajstopy? Spódniczki, bardzo lubię spódniczki, lubię już ogólnie. Po makijażu, oczywiście biorę się wychodzić z domu. Dobra, zostawmy ciebie pani. Dobra, no to u was jak to wygląda? Poranna rutyna. W 5 zdaniach maksymalnie. Pani numer 2? No to tak, ja wstaję tak o 7, ponieważ mieszkam bardzo blisko szkoły. Robię sobie śniadanie, szybko je zjadam. Robię lekki makijaż, no i po tym ubieram się dosyć luźno, ubieram się do szkoły i od razu tam idę, ponieważ mam do niej jakoś 500 metrów. Hej, czyli pani nie miała chłopaka, tak? Nie, jestem singielką. Co to u pani znaczy lekki makijaż? Boże, może pani się wypowie. Pani numer 1, co to znaczy lekki makijaż? Różu trochę. Różu? Ale takiego lekkiego różu. Takiego, róż to róż, tak? Na pewno? Nie. Mam różne odcienie różu. Jak możesz o tym nie wiedzieć. Dobra. No to jakieś kolory, których chłopak nie zna, pani 1? No, na przykład taki kolor balonowy, piękny. Ej, ja znam taki balon. Nawet jest gumą balonowa. Coś więcej? Bo pani tutaj śmierdzi trochę. Teletynowy. Masz? Znam, oczywiście. No to może pochwalcie się wiedzą pani numer 2, czy jakieś kolory takie ambitne, które tylko dziewczyny wiedzą? Może akwamaryna, magenta. Dobrze, pani numer 3, jakiś ten, propozycja?
buraczkowy. Może jakiś ten, wy macie do siebie jakieś pytania? Jakieś ja takie... mam pytanie do pani numer jeden. Jakie jest twoje typowe zamówienie w McDonaldzie? No, tak często do McDonalda nie chodzę, ale jak już mam pójść, to zazwyczaj biorę sobie cheeseburgera i frytki. I może czasami milkshake waniliowy. Ostre rzeczy są super. Ostre rzeczy? Ostre rzeczy. Tam powiedzisz, że jest ostre. Ty jeszcze, co jest ostre? Powiedzisz, że coś jest ostre. Ty lubisz ostre. Ja lubię ostre. Przejdźmy w sumie do ostatniego pytania przed eliminacją. Jakaś największa red flag u drugiej połówki? Dobra, może zacznijmy od pani numer dwa. No to tak typowo tutaj powiem, że jak nie jest ze mną szczery, nawet w małych kwestiach, to jest po prostu największy red flag. Czyli powinien być ten. Jeszcze jak już to powiedziałaś? Powinien być ze mną szczery po prostu, w każdej kwestii. Dobrze. Skoro jesteśmy razem, nie powinien się bać niczego mi powiedzieć. Panie numer jeden, co byś powiedział? Powiedział, a nie powiedziała? No słuchaj, ja nie wiem, tak? Sprawdzam twoją szybkość. No dobra, dobra. Panie jeden, wydajesz mi się podejrzana, nowy auto. U mnie największy red flag, jaki może być u chłopaka, to jak się objada i no nie wyciera się po jedzeniu, tylko zostawia to na jakiś czas. Spotkałem się z takim, nie raz, nie dwa. I to tyle. Dobra, dobra. Dobra, nie no, w sumie wiecie co, trzeba podjąć radykalne decyzje. Ola, trochę tu śmierdzisz, no ale dobra, wiesz co, zostawimy cię jeszcze. Dobra, pani numer 3. Coś na twoją obronę, żebyś tu dostała, bo już tak czuję, żeby cię wyrzucić. Ale raczej chłopaku, co? Aha, wcześniej pani wspomniała, że jest pani singielką. Nie było nic takiego o tej mowie. No, to nie ja powiedziałam. Że jestem singielką, że lubię dziewczyny, to nie jest na to, że no. Nie no, mi się wydaje, że jesteś boyfriendem. Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, mam. Nie no, pikujesz jakieś Hello Kitty, co to ma być w ogóle? Nie no, teraz już się tak ratujesz, nie no dobra. Pani 3, wylosowuję cię, żebyś sobie wyszła stąd. No raczej panie, proszę tam iść do boku kąta. Te spodnie pani zepsuła, no. Szkoda. Dobra, zostaliście tutaj dwie paniucie, także... co by tutaj z wami zrobić? Jakbyście mieli iść na paznokcie, to jakie byście wybrały? Pani numer 2? Karolina, tak? Tak, Karolina. Chodzi tutaj o długość czy kolor. No słuchaj, ja nic nie mam. Ja zazwyczaj to się nie znam, no. Wolę robić krótkie paznokcie, ponieważ często gram w gry po prostu i by mi przeszkadzały bardzo. Jeśli chodzi o kolor, to taki jasno-niebieski zazwyczaj. Niebieski, okej. Okay. Taki rzadki kolor. Taki jasny, brzydki, taki ale... bardzo jasno-niebieski. Dobra, jaki żelem robisz paznokcie? Oj, ja to nie wiem, to u kosmetyczki. No jak to pani nie wie? Temat. Czy mi tutaj śmierdzi? Nie no, to jest dramat. Pani jeden jakieś żele? Do pomocy pomoże pani Karolinie? Olu? No, słuchaj, lamku, ale no, muszę jakoś udowodnić, nie? No, jakie są żele? Kurczę mi się... O nie! Ej, słuchajcie, teraz mam dylemat, czy nie wyrzuciliśmy prawdziwej baby. Przepraszam. No, żele, dawaj już tutaj. Jakie są? Ja nawet znam kilka. A ja nie robię sobie paznokci. Jak to? Nie robię. Zostawiam sobie, tylko daję sobie połysk na paznokcie. Żałosne, żałosne, naprawdę. Dobra, skupmy się, słuchajcie. Nie no, nie można tutaj przekupywać ludzi, a dziękuję. Dobra, proszę o jedno pytanie do siebie. Takie ostateczne, krótkie, takie, na które powinniście wiedzieć. Karolino, więc moja kochana, jak bardzo zależy ci na szkole i na twoich ocenach? To ogólnie zależy. Sytuację ocenową bardzo dobrą. Nie uczy się jakoś bardzo dużo, jednak dobrze sobie radzę. Zależy mi na tych ocenach, bo planuję w przyszłości iść na jakieś dobre studia. No, na psychologię planuję. Fajny kierunek, bardzo interesujący. Też się zastanawiałem. Teraz będziecie gadać o szkole zamiast o jakiejś psiłka? O, licząc, jesteś chłopakiem, to nie rozumiesz. To jest bardzo ważna, właśnie. Nie no, ja bym powiedział, nie no, ja bym tu opowiadał moją koleżankę na przykład. Nie no, ej, słuchaj, stara, czy ty wiesz, jak ta Karolina... Śmierdzi co do mojej psiapsi podbijasz? Odejdź stąd. Co? Zostaw mi, Ole! Nara. Zostaw mi Karolinę. Ej, zostaw nie... nas w spokoju. Musimy sobie pogadać, tak? Chciałeś, dobra, żebyśmy sobie zadawali pytania, co sobie zadajemy pytania o tematach, jakie nam się podobają, tak? I chcemy pogadać, by sprawdzić. Dobra. Zostawiam was. Nie, dobra. Słuchajcie. Nie no, trzeba to skończyć. Wiem, że na pewno nie jesteście kobietą. To jest 100% pewne, że wyrzuciłem wyrzuciłem dziewczynę już. Chociaż mogę się mylić, tego nie wiem, bo jest to naprawdę ciężkie. Dobra, ja zadam wam ostatnie pytanie. Ostatnie. Musicie na nie odpowiedzieć szczerze. Czerwony czy biały? Biały. Myślę tak samo. Dramat, nie mam kogo wyrzucić.
Dobra, słuchajcie, to jest bardzo radykalna decyzja, ponieważ sam nie wiem, co zrobić. Pozwólcie, że jestem arbuza. Podejrzewam, no niestety wyrzuciłem już prawdziwą dziewczynę. I chyba była tutaj pani numer 3, chociaż mogę się mylić. Nie no, to jest takie ciężkie, naprawdę nie wiem, co zrobić. Powiedzcie szczerze, czy jesteście dziewczyną, czy nie? Tak. Jestem. Nie jestem. Dobra, moją ostateczną odpowiedzią, że prawdziwą dziewczyną na pewno jest... Kurczę, nie wiem. Dobra, Karolina. To jest moja ostateczna odpowiedź, czy Karolina jest dziewczyną. Dobra, proszę tutaj wysłać wszystkie uczestniczki. No to nadszedł moment, żeby sprawdzić, kto tutaj kłamał, a kto nie. Więc, dziewczyno, proszę się pokazać. W tym momencie. Serio, to pani jest? Co pani ucieka? Czwórka tutaj okłamała nas, więc to jest chłopak. 100%. Dobra, więc kto jest dziewczyną prawdziwą? Dawajcie. Nie, dobra, ej, jeszcze jest ten stresik. Pewnie zgadłem, myślę. Dobra. Nie no, pani Maja jest pani dziewczyną, tak? Ej, dobra, nie jest, czekajcie, jest są to małe szanse. A ja już nawet nie wiem, na kogo dałem. Dobra, zostały dwie osoby, czekajcie. To jest ten moment. Dobra. Ej, ja już nie mogę, to jest taki adrenalinka, że to jest hit. Nie no, to jest pewnie pani jeden, a wyszło się, a... Jest pani dziewczyną, tak? To jest grane. Ej, dobra, nie trolu. Nie, dobra. To jest dramat, ja się nie znam. Słuchajcie, ja może nie znam dziewczyn. Pani jest dziewczyną, niech pani coś powie. No co jest? Aha, dobra, czyli tutaj są czterech facetów, tak? Nie, dobra, słuchajcie, już mam mentli w głowie. Proszę, pomóżcie, którym waszym zdaniem to jest dziewczyna. Dobra, kończcie to. Co też nie. Pani trzy, tak? Nie, no wiedziałem, że ją wyrzuciłem. Nie wytrzymam. No dzień dobry, nie no. To jest dramat, jak pani to przegrała po prostu? Dzień dobry. No dzień dobry. Nie no, słuchajcie, coś mi nie to wyszło. To jest prawdziwy głos. Dobra, możemy, słuchajcie, wam przedstawić. Pani numer jeden, proszę powitać twój głosik. Nie no, ja wiedziałam, że wyrzuciłem dobrą osobę. Ja wiem, to jest talk, okej. No to tutaj tak, jeden też powiedzieć, mówi. Tak. Czyli to przegrałem, tak? No, najwidoczniej no, przegrałeś. Słuchajcie, ale to było ciężkie, przyznacie. Ja myślałam, ja coś tak czułem, że wróciłem panią numer 3, no ale... Wiedziałam, że to jesteś ty potem. Jaka nagroda nam za wygrałą? Nie no, słuchajcie... Only fan slamka, pieniędzy dla was nie będzie, także nara! Dzięki za odcinek. Nie, słuchajcie, bo mnie nie! Dobra, słuchajcie, wiecie co, nara! Kobiety dawać!